Cześć, witajcie z tej strony Mafia Solec, jest ze mną Brączek. Witam bardzo serdecznie. I witamy was w American Truck Simulator. Nie, ogólnie... Dole, to powiedział. Jo. Eurotrack się chowa. Powiem tak. Dla mnie najlepsza teraz gierka. Troszkę sobie na pewno pogramy. Zobacz. Ty pan zamiata. Adu. W ogóle troszkę możemy podgłosić, bo ściszyłem głośniczki. O, ja muszę mieć słyszeć. Dobra. Jedziemy z jakimś ładuneczkiem, nie wiem, tam gdzieś do Kalifornii. Ej, jak mam stąd wyjechać, ty mi powiedz. No... Tu chyba. Myślisz? Chyba tak. Tak, tam jest wyjazd, gdzieś na mapce. A no jo, faktycznie, dobra. Nie, bo tak dziwnie, ta mapka... Ej, czemu ja mam to włączone? Co? To. Wyłącz mi to. No, teraz kurde. Ogólnie, Bulek też fajny zestaw dostał. Powiem... Musisz się wybaczyć, bo tego, bo właśnie przyszedł na trójce, bo dopiero uczy grać i biega. Jo, zaraz tutaj ogarniemy, bo... Ale ja z fajnego miejsca wyjeżdżasz. Muszę się skłonić. Jezu, właśnie o to mi chodziłem. Musiałem całą noc sobie pojeździć, bo trzeba chwilę sobie pospał, jak widzicie. Nie widzicie. No jak nie? Widać, że tutaj przez... zdusiłeś komara. Musiałem przysnąć, bo Bolek musiał trzy trasy przejechać, żeby nie musiał w nocy jechać, bo się bał. Bo przepóźnia pier, ale wymusił. Co wymusił? Nie... Ale pan tutaj przyczepił fajną. Ej, on... Patrz jaki fajny samochód. Ty słyszysz? On mnie miał z prawej strony, także on mnie musiał przypuścić. Kto? No ten tutaj po lewej. No tak, ale... A mówię, ten na prostu... No, który? Jest kurde, ten ta, co ty? On jeszcze nawet nie zobacz, on dopiero skręca. Ty, bo ogólnie to jest taka droga. Aha. Nie. Środkiem tu jedziesz. Nie, no dobrze jedziesz. Co dobrze jechałem, nie wiem co on robił. On cię chyba chciał wyprzedzić, ale też mi nie wyszło. No sorry, oni nie mogą wyprzedzać chyba. Co nie mogą? Mogą wyprzedzać? Jeszcze nie widziałem nigdy, żeby na normalnej drodze... Żeby na normalnej drodze mogli wyprzedzać. Jak lecą, ty! Ale widziałem, on się zgasił, bo... A ty, tu chyba takie ciemne tu jest. Chyba tutaj. Dobra, miejmy nadzieję, że... Ale dobrze. Fajny krajobraz tutaj jest, normalnie masakra, nie? O jest. Uważaj, po zakręt. Jak widzę. No i ogólnie Bolek będzie musiał grać bardzo skupiony, bo się uczy grać. Tak, ja tam wymyję się sobie spokojnie. Weź hamuluj już. Ale tutaj nie, te obiekty i to ta, tak, ten cały krajobraz tu jest masakra, nie? Jest tak zajebisty. W prawo jadziesz, nie? Wiem. Dobra, dotąd. A się ładnie złamałem teraz. No to nie. Średnio, bo musiał stanąć. Jo, ej, a jak ja wcześniej? Też musiałem stanąć. Dobra, zmienia biegi, ja nie gadać. Musisz, jak nie wiem. Ej, ogólnie, ale ta trasa... Na pewno to jest ta? Tamto powinna być czerwona zamazana, a tutaj powinniśmy jechać żółtą jakąś. Nie, czerwoną jedziemy teraz. Nie ogarnia mi się to. I znowu jakieś górki, patrz. No, widzę. No, ja to czekam na te takie te plącze, co tu będą przelatywać, muszę ja was. Zajebista sprawa. Ja będę chyba się... Chyba to jest ta droga twoja powrotna. Albo nie, no tak ci się tylko może wydawać. A po prostu są takie same górki, jak tam były u mnie. A fajnie to. Nie wiem, upomniemy kurde. Nie no, najlepsze co może być to ten klimat w tej grze, nie? No, klimat jest naprawdę super. Podoba mi się strasznie, myślę, że teraz dość często będą wychodzić odcineczki. No tak planujemy co dwa dni wydawać, jak będziemy teraz u mnie, bo już powoli widzisz będzie... jakiego buldożera wiózł? No. Fajne, nie, teraz John Deere kiedyś fajne, to co mi się podoba, właśnie sporo takich sprzętów jest. Dużo jest na poboczach, na przykład takich różnych dupereli, tak jak samochody, na przykład jakieś tam stare opuszczone budynki. Ale najbardziej to mi się ludziki chyba podobają. No to animacje ludzi. Fajne, fajne dodali. My tam sobie ostatnio, zapraszam do Brączka oczywiście, pojechaliśmy sobie do Brączka. Jakiegoś tam John Deere'a koleś składał przy... Ale to będzie dopiero jutro. No, a, no to no tak akurat, zapraszam na jutro, to żebyście tam czekali. To u Brączka właśnie składał przy pługu coś. Fajna sprawa, fajnie to wyglądało. No animacja zajebista ogólnie. No i teraz powoli będziemy się już zabierać, żeby jechać do mnie. Jeszcze dwa dni nam tutaj zostały. O. U Bolka, no i u mnie oczywiście też będziemy nagrywać tak. No jeszcze więcej nawet może, zobaczymy. Możliwe, że jeszcze więcej, bo Bolka to z tym nagrywaniem to tak było średnio. Ale teraz chyba już się udało, właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć, bo to mówiłem u Brączka na odcinku. I tu mam prosto czy nie? Bo to żółte mi wkurza. Prosto jedziesz. Hamuluj już. I powiem wam, że udało nam się zrenderować. No i w sumie, no tylko jeden dzień stracony mieliśmy także. Jeden dzień. Powiem wam, że ja już myślałem, że ten komputer naprawdę jest jakiś nawiedzony. Jeden dzień stracony, także to nie jest dużo. Ale wreszcie się wyspaliśmy. Wreszcie się wyspaliśmy. Poszliśmy spać dość wcześnie. Poszliśmy sobie spać chyba tam o 12. Ale na całe szczęście rano staliśmy, Brączek tam coś zaczął przestawiać i zobaczył, że jest do wejścia liniowe podpięte, a nie mikrofon. Ale wcześniej był mikrofon też podpięty, bo Fraps wyszukiwał ten mikrofon. No i teraz zmienił, ja sobie chciałem wyrenderować stronę Deepa, bo już oddzielnie zrenderowałem ścieżkę dźwiękową, a ten co chce? Powoli jedzie, bo tam przypuszczał tego typa. I ten. I kurde, no, czyli wyszło na to, że Brączek wszystko naprawił. Jo. Jak zwykle. Tak. Zobacz, tam będą się bić zaraz. Ustawka jakaś tam była.
W ogóle zauważyłem, że Peter Wilde jedziesz. Jo? No patrz na kierownicę, masz napisane Peter Wilde. Jo. Dobra, kurde, będziecie się tak wlec. Ale chyba ich nie, teraz nie wyprzedzisz. Zaraz zminę, jak będziecie. To jest miasto, wiem, do 50 jeszcze jedziesz. Kurna, tam 50 ja jadę? No też nie wiem, jak w Ameryce jest. Tu do 100 pewnie mają w mieście. No. I pewnie przez telefon mogą się rozmawiać. No to sobie teraz, o, ale bym hamburgera zjadł. Ja też, jedziemy do Maka? Jedziemy do Maka, chodź. Ale serio, zjadł. Ja też. Ale bym opierdzielił, nie? A Wolek w sumie ma trochę bliżej niż ja do Maka, bo ja od siebie z domu mam około 60 km. O Boże, 60 km? No to masz 30. No a niecałe, 20. No to pojedzie u mnie też. Kangura na przepał. No i ogólnie do mnie jedziemy we dwoje. Sobie Miki nie jedzie, jadę ja z Borkiem. Do Mikiego Adam przyjeżdża. Do Mikiego przyjeżdża Adam, dlatego nie może jechać do mnie. O Jezus Maria, uważaj. Jak się frąbał tam, to nie powie Boże. Nie chciałem mu awaryjne puścić. A które są? F. Ja miałem ustawione na kółeczko, muszę przestawić. No i ogólnie jedziemy do mnie, tam pewnie też vlogów będzie sporo, także... Mopsie, ja nie będę mijał. U Bartka będziemy u Karola. No teraz ja sobie Mopsie na coś nagram. Będziemy u mojego taty na firmie, bo tam teraz produkcja brykietu jadzie. Słuma będzie się paliła. Sumo, nie, nie pali się. Jak mi się nie pali się? No pali się słuma później. A co robisz z brykietem? A, no to też można nagrać, bo tam są piece, nie? No palisz sumę przecież, załatwienie jest fajne. No, a ładna auto. Kurde, przepojeździłby taki. Szkoda, że w tym Aurekara nie można jechać do pracy tak samochodem. No, na przykład coś takiego dojeżdżasz sobie. Jedź prawym pasem, teraz do prawej jedziesz, to jest skręcisz. Będę twoim pilotem. Hamuj! Nie no, na razie Borkowi bardzo dobrze idzie. No jak na pierwszy raz jeżdżenia na biegach i tak wiecie, gadania czy coś, to jest fajnie. Redukcja do dwójki, trójki. Bo nie podjadziesz. No trójce samą. Boże, jak ręcznie manewruje. Jak w pułówce. Żebym nie spadł, ty. No bo z ręcznego ogólnie jest łatwiej ruszać, nie? No łatwiej. Tak jak tata zawsze uczył teraz z ręcznego. O, no musisz później glikówkę zaliczyć. Pod górę to kurwa, pod górę żeby ruszyć to trzeba mieć trzy nogi. Górkę musisz zaliczyć. Dobra, jadź. Nie, bo tu coś dzieje. Dobra. Jak wymusił. A ten pan pick-upem cię bardzo chętnie przepuścił. Dzięki, ziomek. Stronę. Ty tu co? Mustang? Ale ładne auto. To Mustang. Kurde, no. 100%, że to Mustang. Kurna, działa. Ty ja telefonu nie przyczyniłem. A jak mi zacznie tu... Ty! Jak kaski by tu zaraz wyszedł i... Kurde, on gwizdać potrafi. To kurde, szybko ci to idzie. Ile? 160 km jeszcze. Ło, to chwila chyba. A było 300. Ła, no to dobra. Chyba się wyrobimy, kamerka powinna starczyć. Już widzisz, zagadałem i już... Nie, w ogóle też... Gram na brączka ustawieniach, bo ja miałem strasznie szybciej skręcanie i czułość kierownicy o 2 razy albo 3 razy więcej. Przyzwyczajony byłem tak z ETS-a, bo jak grałem trochę na lagach, to wiecie, tam wszystko inaczej było ustawione, na światło się nie jeździło. Właśnie, włącz. Włącz dzienne wtedy. Chociaż tam w Ameryce chyba nie trzeba mieć światła włączone. Nie wiem, nie, dostałem mandat. A miałem te krótkie, te pierwsze miałem włączone. To tego jak zrzuciło na hazardkręcie. No, poszedł ładnie. O i to ten klimat, te budynki. Jakaś farma chyba. Jo, może chce ta coś tu. Nie, jakaś farma, znaczy. Nie chce dać Jundira? On przywiozł jak będę jechał z powrotem. Ciekawe czy można przyczepić Jundira wozić. No. Ja pamiętam, że w Eurotracku dojdzie, bo można wozić. Tak, tutaj ogólnie ja już pługi wiozłem, na pewno. Wiozłem koparkę jakąś. I to chyba wszystko. Teraz masz fajny zestaw, mi się podoba, weź na dwójce pokaż. Zwykła przyczepa, mi się dalej bardziej takie chłodnie podobają. Czy jest ze sobą? Jezu, jak fermy. Fermy. Ferma to jest kur. Dobra. W Amerykań się mówi ferma. Hamuluj już, nie? Poczekaj, przepuść ich wszystkich, bo się nie złamiesz. No i nie jadę. Rygnij. Skręcę już. Już skręcę. Ale przejdź daj trójkę, bo go dusisz. Cicho. Jadę proszę ciebie. A ty, jechałem tu dzisiaj. Jechałeś? No, jechałem tu dzisiaj, wiozłem długi. A gdzie my jedziemy do jakiego miasta w ogóle? Kurna, Massachusetts. Do Arizony. Do Arizony, ty, fajny. Nie byłem w Arizonie, jeszcze na Los Angeles se pojedziemy, może. Se do Kalifornii pojedziemy jeszcze. Chyba jeszcze taką ciężarówką, jaka pojedziesz? Nie, była ta czerwona do wyboru, ale była trochę taka bardzo kręta trasa. I wolę trochę mniejszą.
co my jeszcze mamy... Ale podobają mi się takie drogi, że wiesz, tylko autostrady są. Mnie się bardzo podobałem te wiatraki z tyłu. Siąd też. Nie masz skręcić? Gdzie? No kurna. Ty już mnie dzisiaj nie prowadź, dobra? Dobra. U ciebie mnie dwa razy teraz przez ciebie sztuczkę miałem zańczoną. Dwa razy nie mówiłem, pierwszy raz w prawo, a ty pojechać w lewo. No dobra, ale drugim razem mnie jeszcze gorzej zmyliłeś i tam nie dostałem mandatu, a teraz dostałem mandat przez ciebie. Ile wiatraków? Ty, żebym ja to zsiął. Boże, jak ty zapindalasz? No tu mam puszczo przed ciebie, to mknę. Na czas będzie, to będzie więcej gotówki. Fajnie było, jakby było połączone American Truck Simulator razem z farmingiem. A, z farmingiem. No, że na przykład jedni są kierowcami ciężarówek i na przykład przewożą maszyny i na przykład wożą gdzieś kombajny, no jak są daleko po... No i teraz ty chcesz se grać, kurwa, zamówiłeś kombajn, on ci nie dowiózł. No. Co, i cepem jedziesz? Kurde. No. Siemandero, chłopoczki. To na pale pas jedź. Cały czas prawy musisz jechać. Boże, jak go dusi, ale fajnie tutaj. Nie? No, ładnie po takiej typowej Ameryce. Już, ale nie, już taka z wyjechaniem już typowej Ameryki, takiej była. Ej, typowa, wolnie, bo w prawo. Typowa Ameryka. W prawo. Typowa Ameryka to mi się to zdaje te pola takie te puste. Tyle są te zabuny takie. Kurde, ja myślałem, że jeszcze dalej. No za górką. Mówię powoli, bo w prawo, a ten zapindala. No bo ja myślałem, że jeszcze dalej kawałek. Jeździć nie umiesz. Cicho, siedź, jest dobrze. Dobrze przyjechał na krawężnik zjechał. Nieprawda. Nie było widać. Więc rzut dalej. No cicho siedź, ja sobie karnę. Ja będę sam to będzie mi zrobić. To nie twoje... Co? Czemu? No. Co, cię stresuje? No, stresuje. Nie, żartuję, chodź tu. Zbliżam cię, to ja, żebym pojechał w rów. Pan zakluczył drzwi. Zakluczył. Ja, ty czemu wyklucz drzwi zakluczasz? No bo tak to mają nam wchodzić tutaj. Zawsze zakluczasz drzwi? No. Ja wywiążę kartkę, że nagle. Nie, a za każdym razem... Nie, bo tak to wejdą i po co to mam i tylko... O kurde. Teraz Bolek będzie parkował. Ja pierd... Wezmę sobie to łatwiejsze. Gdzie ty jesteś? No bo na budowę przywiozę gruz. Santa Cruz. Dobra. Jak Brączek grał, to ja też bierę. Tak, tylko fajnie jakby mi pokazało, gdzie to jest. Gdzie on? Tu! Co? Ty jesteś wygnięty chyba. Musisz się chyba jechać zważyć. Nie gadaj. Nie. Ale jest tędy. Tu? Tam jest. Jest. O, jest ten. Adum. Siema! Ty murzyn. Kurwa, jak tu jest dziot? O, fair. Wie co tam? Wiem. Tu albo tu. Wolę, tu wolę. Siema, ty on coś liczył. Siedzi tam jakiś. Widzę. Masz jeszcze miejsce, jedź. Dobra, teraz bo coś nie ma. Odbiję już. Może odbiłem, tylko wy... Jeszcze naprostować musisz go. Teraz go naprostuj. Kurwa, ja nie. Jakby zbiegł, to jest... Nie, to nie było dobre. Co gorąco mi się zrobiło. Teraz. Gitara. Umiarkowanie. Tak jak pogoda w Stanach Zjednoczonych. O kurwa, ty siaka ci zabrali. To przy siebie. Przypierdolił. No i bardzo fajnie. No także to by było na tyle. Jak będę sam, będzie mi się grało chyba lepiej. Żartowałem. Się kurwa tydzień musisz wytrzymać. No. Że to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.